Siema ziomale, witam wszystkich widzów. Dawno nic nie wrzucałem, ale no niestety byłem troszeczkę zarobiony i nie miałem czasu, także dzisiaj wlatuje właśnie odcineczek dla was. Jeszcze na samym wstępie chciałbym powiedzieć tym, którzy oczywiście nie wiedzą, że z kodem rabatowym RideDownBro10 macie 10% zniżki na wszystkie produkty w sklepie 4Bike. Warto skorzystać, zapraszam. A w dzisiejszym materiale zobaczycie trochę jazdek po hopkach na skateparku, takich luźnych jazdeczek. Poleciałem tamtego gapa, który jest taki niefajny, znaczy niefajny, jest niefajny, bo po prostu jest już wyjeżdżony, nikt o to nie dba, a jest plan, żeby się zagadać do osoby, która zarządza tym całym obiektem, żeby można było to po prostu poprawić, coś tam podkopać, wyprofilować, żeby to w końcu jakoś zaczęło działać. A w drugiej części filmu zobaczycie niestety moją nieprzyjemną glebę, którą ostatnio zaliczyłem. Na szczęście nic się nie stało, ale zobaczcie sami. Start the workout. No i start workout, man. A kurde, ale wieje trochę. Ciekawe, czy woda ciepła. Kurde, buja mnie bardzo. Trzeba tu wrócić kiedyś. Tylko bez niej. Bez niej. Bo zamiast mnie dopingować, to ona krzyczy i każe mi nie jechać. A ja bym przejechał. Czemu mi każe nie jechać? Jezu. Halo. Ja bym to przejechał bez jednej ręki. Bez k***a głowy i mówi. Hajs mi wypłaca. Będę bogaty. Ile mi tam wypłacasz, hajsiku? Chciałbyś. Co to? Yeah. Poczaskany. Czego nie? No i tak. Podjechałem sobie na skatepark. Zobaczymy, jak tutaj traska wygląda pod względem miękkości, bo nie wiem, czy to zdążyło tutaj wyschnąć, czy nie. No, zobaczymy, może jakiś pump track sobie pojedziemy i zobaczymy, jak te stoliczki tutaj dzisiaj, czy na bandzie jest mokro, bo jak na bandzie jest mokro, to już cienko. No zobaczymy. Zasadniczo jest w miarę spoko, w miarę sucho, no to siodełko w dół i przejedziemy się trochę tutaj. Może bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. Nie no, tutaj jest wszystko do poprawy. Stoliczki. Zobaczymy, czy da się tutaj coś na tej dłużej polecieć na dirt parku w Olkuszu. Jest już to trochę rozlane, sprawdzimy, czy to się w ogóle da latać.
nie doleciałem tak jak trzeba. Zobaczymy jeszcze raz. Korbę trzeba tutaj dać przed tym step downem i myślę, że będzie git. Trochę podsypaliśmy hopeczkę i właśnie jest test. No i był teścik. Jak wrażenia? Ej. Być git? No, mniej więcej. Gdzieś tak jakby jeszcze mnie powie hopy tak lekko wdupcyło, ale... Ale dobrze się w miarę leciało. Dobra, też idę obczaić. O kurwa. No i tutaj chciałbym wam powiedzieć, że w pierwszym momencie, kiedy wywaliłem w to drzewo, nie wiem, miałem nadzieję, że jak wstanę, to po prostu ten bark nie będzie mnie bolał, którym zahaczyłem o drzewo. No bo jeśli ten bark po prostu by mnie bolał i bym nie mógł nim za bardzo ruszać, no to ewidentnie byłoby coś nie tak. Miałbym jakąś dłuższą przerwę na rowerze, ale na szczęście nic takiego się nie stało. Podniosłem się, bark oczywiście bolał, no nie w taki sposób, żebym nie mógł nim ruszać. Oczywiście troszeczkę adrenaliny wleciało. Ale na szczęście nic się nie stało, skończyło się na jakichś tam obiciach i obdrapaniach. Na szczęście większość uderzenia w to drzewo przyjąłem na kierownicę, na klamkę, która się złamała. W tym momencie, kiedy wiedziałem, że już przywalę barkiem w drzewo, nie walczyłem z tym drzewem, tylko po prostu się odsunąłem tym barkiem od drzewa, poleciałem na glebę i może dlatego też nie wybiłem barku, czyli nie zrobiłem sobie coś innego. Miesiąc miałem takich bardziej luźnych jazdek, no bo niestety coś tam czułem, ten bark, ale już jest teraz wszystko w porządku i można śmigać dalej. Yo! O. No było nieprzyjemnie. Ale wydupiłem drzewo. Ja pierdzielę. To shit. No niestety na dzisiaj skończyłem jeździć. Poszła klameczka. No także tego. Troszkę porysowany rowerek. Noga troszeczkę. O. Ale poza tym chyba żyje. Więc spoko. No i to na tyle dzisiaj. Postaram się bardziej systematycznie wrzucać te filmy. No i pamiętajcie, żeby jeździć w miarę ostrożnie. Ja wiem, że przy naszym sporcie te gleby są nieuniknione i każdy prędzej czy później wywali w drzewo czy w coś innego. Ale starajcie się robić to jak najmniej i życzę wam, żeby te gleby były w miarę miękkie, tak jak to było w moim przypadku, żeby żadnej kontuzji po prostu się nie nabawić i żeby jeździć cały rok na tym rowerze bez przerwy. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, o zostawieniu łapki w górę, jeśli się podobało. Oglądajcie poprzednie filmy, kolejne filmy i widzimy się już za niedługo. Strzałka, hej!